Dzień dobry. 19 kwietnia 2022 roku. W ten poświąteczny wtorek sięgamy po hasła biblijne w książce z Biblią na co dzień z psalmu 143 i z księgi objawienia Jana z 22 rozdziału. Wyciągam ręce do Ciebie. Dusza moja pragnie Ciebie, jak zeschła ziemia. Ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Czego pragniesz? Czego oczekujesz? Na czym ci zależy w ten poświąteczny czas? Spokoju? Powrotu do codzienności? A może pozostania w tej niezwykłej, świątecznej, wielkanocnej atmosferze? Myślę, że tu odpowiedzi mogą być różne. Dopiero co zakończyliśmy niezwykły maraton Wielkiego Tygodnia, a także Niedzieli Wielkanocnej i Poniedziałku Wielkanocnego. Tak wiele emocji, być może wiele nabożeństw za nami, wiele usłyszeliśmy. Nad wieloma rzeczami się zastanawialiśmy, analizowaliśmy różne elementy historii zbawienia, a także jaki to ma wpływ na nasze życie. Czego pragniemy? Czego oczekujemy? Czy tego, żeby powiedzieć święta, święta i po świętach? Więc wracamy do szarej codzienności, więc wyrwaliśmy się trochę ze zwykłych, codziennych obowiązków na ten świąteczny czas, a teraz przychodzi nam wrócić do czego, czym zajmujemy się zwykle? Psalmista wyznaje, i myślę, że to są bardzo dobre słowa na dziś, dusza moja pragnie Ciebie, jak zeschła ziemia. To pokazuje, że nie tylko podczas intensywnego czasu świąt, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kościele, ale warto odkrywać, że ciągle, stale na nowo, każdego dnia mamy odkrywać, że potrzebujemy Boga, że pragniemy z Nim przebywać, że chcemy doświadczać Jego bliskości, Jego wsparcia, że chcemy pić tę wodę życia, która może dodawać energii wtedy, kiedy mierzymy się z codziennymi wyzwaniami, kiedy opada ta niezwykła świąteczna atmosfera, kiedy wstajemy od stołu, żegnamy się z naszymi bliskimi i ruszamy do obowiązków, do pracy, do tego, co czasem sprawia nam wiele trudu. Wyciągam ręce do Ciebie, wyznaje psalmista. Może to dobry czas, aby w ten sposób wołać do Boga. Może to dobry moment, aby na nowo uświadamiać sobie, że to, że skończyły się święta, nie oznacza, że teraz czas się z czegoś wycofać. Że teraz znowu będzie trochę gorzej, znowu będziemy musieli trochę poczekać na jakieś uniesienia, na pewne emocje związane z doświadczeniem wiary. Każdy z nas potrzebuje Bożej bliskości. Niezależnie od tego, z czym się zmaga. Niezależnie od tego, czym się zajmuje, w jakim jest wieku. Każdy z nas, wierzę w to głęboko, gdy będzie wołał do Pana, dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia, wierzę, że będzie w stanie odkrywać, co Pan Bóg ma dla każdej i każdego z nas w tym dniu, w tygodniu, w którym jesteśmy. Niezależnie od wyzwań, niezależnie od tempa życia, do którego wracamy, niezależnie od tego, co przeżyliśmy do tej pory. Czego pragniesz? Czego oczekujesz? Życzę Ci na dziś, na kolejne dni, na ten poświąteczny, po wielkanocny czas, byś doświadczał, doświadczała w swoim życiu realizacji tego wyznania. Dusza moja pragnie Ciebie, jak zeschła ziemia. I obyśmy tej Bożej bliskości wszędzie tam, gdzie jesteśmy, doświadczali. Dobrego dnia.
Niech was Pan Bóg błogosławi.